Cześć, z tej strony Warsaw Spiders. Dziś kolejna aranżacja na naszym kanale. Tym razem będzie to samica stromatopelmy calceatum. Samiczki oczywiście. Mamy też samca do parki. Ale sam jest, no, nie będzie w terrarium, będzie na razie w braplaszcie. Ktoś go musimy przełożyć, na razie oba osobniki są w sosierkach. Tutaj mamy samiczkę, która właśnie zaraz powędruje do naszego szklanego terrarium. A tutaj jest samczyk, tak wam pokazujemy, co by nie było, że ich nie mamy. Oba tutaj są. Sam to w sumie nie widać tego sieciowo cało pojemnik, że... Trzeba tak, teraz przekładamy samiczkę i odczekamy tak z jedną wylinkę jeszcze dosłownie u obu ptaszników i wtedy próbujemy je jakoś połączyć. Może uda się, może nie będzie jedzenia samca. Samica są już była pewnie gotowa, ale samiec no jeszcze jest tak z wylinkę za mały. W takim razie do dzieła, Weroniku. No to tak, mamy tutaj terrarium, takie jak ostatnio na Tapinauchaniusa Veracerusa. To jest terrarium w wysokości 30 cm na 14 na 25 głębokości i będziemy je aranżować no, w sposób taki właśnie nadrzewny, tropikalny. Także zaczniemy od torfu. W sumie podobny jak u Veracerusa, tak naprawdę. No. Wilgotność mają w sumie taką samą, 80%. Wymiary terrariów również są zalecane podobne, więc mają takie samo. Z tym, że stromatopelma lubi robić gniazdo na górze terrariów. Więc zobaczymy, albo zalokuje się w tubie, którą dla niej znaleźliśmy, albo zrobi sobie właśnie gniazdo na górze terrarium i do niego specjalnie byśmy chcemy zostawić dla niej na torfie takie małe patyczki pod korzeni. Żeby sobie mogła to gniazdko tak fajnie zbudować po swojemu. Oprócz sieci to może sobie właśnie wykorzysta jakieś patyczki, kawałki korzeni. Torfu. Może trochę mchu na przykład damy. Właśnie mamy trochę mchu hiszpańskiego, więc możemy pewnie też i dodamy. Dodatkowo mamy trochę porostu, więc też troszkę dosypiemy. Jednej tak troszkę inaczej niż u Veracerusa. Czy nasi widzowie widzą, co robię? Widzę, że widzą, widzą, ale muszę ci zmienić kadr, żeby było żeby widzieli lepiej. Widać, nie? To na chwilkę małe cięcie. Teraz tak, bierzemy naszą tubę piękną. Taka właśnie fajna. Pełna porostu tutaj właśnie z boku. Taka mega, jest taka naturalna. Mogę zbliżyć ją. Oj. Ciężko z tym. O, trochę lepiej już widać. O, teraz bardzo ładnie. To wszystko kwestia oświetlenia niestety u nas. Niedługo będziemy myśleli o jakichś softboxach, ewentualnie o lampie pierścieniowej. Niestety w naszej kuchni jest żółte światło, a to na zdjęciach kiepsko wychodzi. Ale i tak staramy się, robimy co możemy. Musieliśmy trochę zgwałcić nasz żandol, żeby nie zasłaniał. Tak, trochę jest naruszony. Dobra, czyli to. Coś takiego. Po prostu tak ci się oderwało, lekko na górze możesz się oderwać, nawet położyć na tym, na torfie. Widzisz? Takie bujące się. No tak fajnie tutaj pasuje ta. Chyba idealnie pasuje. Po prostu. Tak, chyba już jest zakleszczona w terenie. Z przodu chcemy dać roślinkę. Torfki może na razie zabiorę. Tu ci dam ziemię, to masz pojemnik ten. No, siostra ziemia. Przyda nam się trochę ziemi tutaj naprzód. To ja zabieram trochę tych tub, bo też by nie przeszkadzało. Dobra. No trochę ziemi nam się przyda. Myśleliśmy, czy nie dać trzykrotki jeszcze na tył,
ale stwierdziliśmy, że może być to trochę monotonne, więc damy tylko tą roślinkę. Jest to jej nazwa w ogóle? Tak, rośliny zielone mix. Jakby ktoś chciał kupić tę roślinę zieloną. Tak, rośliny zielone mix z Leroy Merlin. Dobra, ja ją troszkę tutaj, o, da się ją rozsadzić, zobacz. Tak? No, będzie ją podzielić. Wiesz co, to może tą tubę byś wzięła i z tyłu byś posadziła jeden kawałek. To by było fajne, że tak o, właśnie... nawet na trzy części. Ona jest tak naprawdę taka podzielona. To może tą byś dała z tyłu. Taka jest największa, nie? I ona jest taka zbijająca się. One mi się szczepiły, nie fajnie. Nie chciałabym czegoś oderwać. O, dobra. Nawet do zimy na razie tam nie ta jest taka. Ta jest taka podwójna. Ona też by fajnie tutaj pasowała na przód. Ta na przykład na tył. Mm. O, coś takiego. Wow, już mi się podoba. No, fajnie udało się rozszczepić. Nie? Super. I tą drugą tutaj niżej, nie? No, dobra, to ja muszę je teraz uziemić. No i tą tu... Wiesz co, to może włóż to do tej normalnej ziemi. Otrzep z tej starej i w tą normalną muszę położyć. Tutaj dobrze jest. Też nie chciałabym tak? Korzeni naruszyć. No, myślę, że tak się nawet lepiej przyjmie. No to jak chyba uważasz? Chyba bym musiała wziąć tą tubę, no, żeby ją dobrze tam... Tak, tak, to obowiązkowo nawet. No, dobra. Także roślinka wraca. Jest to, nawet się wtrącę tutaj. O, tu dołek zrobimy. Już tu mogę wsypać ten i przykryjesz, nie? Mhm, oczywiście. Dobra. Mhm. I tutaj wchodzi roślinka. No jakoś tak miała iść. Tu ją trochę ubijemy. Trzyma się. Fajnie, super. Trochę kwiatu na górę. Będzie miała takie fajne warunki, żeby sobie rosnąć. Teraz wracamy do naszej tuby. No, jeszcze inaczej. Muszę trochę wyżej ją dać, wiesz, bo wyżej? Jej nie widać, no. Trochę więcej ziemi podsypię tutaj. I też trochę torfu przykryj, nie? Żeby no, te... tak, tak. Dobra. Trochę wyżej, bo nam zginęła ta roślinka. A ma być widoczna już. Ty wiesz, ona się zbije, to i tak no. Będzie ją widać. O, dobra. Coś takiego. I tuba. Nie byłem pewien. No cóż, roślinka tam będzie z tyłu. Musimy poczekać, aż troszkę podrośnie. Bo na razie jest jeszcze taka dosyć mała. Ale już i tak mi się podoba. Teraz tak. Trochę torfu na boczek, bo nam się ujęło. Możesz podsypać, nie? Z tej no, strony. No właśnie tutaj mówię. Ale trochę pod, tam za tył jeszcze. O. Chyba z ziemią trochę podsypałaś, nie? Mamy torf na górze, tak jak chcemy. No, podsypałaś zdrowo tego torfu.
A to i tak się ubije, jak psikać potem wodą. Tak. To się ubije trochę. I też, żeby ta tuba się fajnie trzymała. Dobra. Tutaj z przodu będzie dalej roślinka. Tak. Pasuje idealnie. O, i tak nam ładnie obejmie tutaj właśnie tą tubę korkową. Boże, no sama bym tu zamieszkała, wiesz? Aż tak? No. Znowu z parapetu było roślin. Ale tu będą miały lepiej, bo to były takie właśnie rośliny z przeznaczeniem do terrarium. No po to one były kupione tak naprawdę, nie? Będą miały cieplej, wilgotno. No i światło będą miały. No i te będą miały cieplej, bo na parapecie w sumie teraz jest chłodno. No. Trochę daje od okna niestety. No jak się ma taki parapet właśnie jak marmurowany, to... Czy marmurowy? No taki marmurowy, to on właśnie łapie bardzo zimno. Dobra. W sumie ta roślinka jest jeszcze tutaj na boczek. Naprawdę fajnie to wyszło. Fajnie, nie? No. Jak ona by też tak się właśnie rozwinęła, by się tu przyjęła, to by naprawdę fajnie wyszło. Tą gałązkę, tą co ma tak po środku, od lewej strony, możesz tak bardziej na tą tubę położyć. No to, to tak mniej więcej. O, no to, o, to coś w tym stylu właśnie. Że tą weźmiemy tak fajnie tu. Trochę do szyby, trochę położymy. Dobra. I wszystko przykrywamy torfem. Okej. Dobra, może jeszcze troszkę, żeby nie było na pewno ziemi tutaj na górze. Widać. Dobra, wszędzie mamy torf. No i właściwie to teraz jeszcze chcieliśmy położyć te takie gałązki, korzonki, trochę mchu, żeby sobie mogła super na pewno cię. Po swojemu urządzić trochę. Tak, jakieś takie fajne gniazdo może sobie stworzyć. Wzbogaci właśnie o te korzonki. Zabrać się tą ziemię już? O, jakbyś mógł. Torf chyba też, nie? No, dziękuję. Tak, musimy tu posprzątać, bo mamy taki dzień aranżacyjny dzisiaj. Wszystko po jednym giełdzie tak naprawdę. Tak. A to zawsze tak jest. Życie studenta niestety nie jest takie proste, jak się wydaje. Praca, dom. Czasem jest mało czasu na wszystko. Więc wolimy czasem po prostu poświęcić jeden dzień taki na kilka filmów. Potem powoli to poobrabiać. I sporadzę się na was stawiać. Tak staram się mniej więcej raz w tygodniu, chociaż dawkować ciężko. Wam to szczęście. Dobra, to co? Trochę jej tutaj wezmę. Połamię tego. No, pomóż ci z tym. Będzie miała co nosić. Jej się spodobają gałązki. Ostre są, nie? No, takie ostre dosyć. Pamiętam, że stosowaliśmy je kiedyś u naszej awikularii. No. Ja się bałam, że ona się pokuje, a jej się po tym świetnie chodziło. Chyba nawet to było w awikularii. No, możliwe. Zrobiła sobie właśnie na... Znaczy, awikularii, teraz już karibany wersji kolor. No, tak. Jeszcze się dzisiaj dowiedziałam, że... Brachypelma Schmidty już nie jest Schmidty. Kocha Mori. Tak, to też było taki niuans. Trochę głupie te zmiany nazw, to człowiek się przyzwyczai do jednego, a potem tak nagle mu zmienią.
Ale to wiesz, zmieniają nazwy ulic, to dlaczego nie nazywają? Tak. Dobra, trochę mchu jeszcze tego francuski, hiszpański? Hiszpański. Hiszpański. Chyba. Ja się dobrze pamiętam. Takie śmieszne jest. No, ale... Tak, włosy anielskie na choinkę. No. Coś takiego. Ale on podobno się fajnie rozrasta, wiesz? Mhm. To też pewnie pod wpływem wilgoci, bo to u nas tak w tej torebce to się tak... Jakby no tak samo ten, niby jest zielony, no. Ale... No widziałeś, u Wyleceusa... Ile? Dużo dodałeś do wody? Nie dawaj dużo wody. I moment się zazielenił. I już, tak? Jasno zielony się cały zrobi. Takie niteczki będzie sobie. To masz te. Wow, to aż tyle chcesz tego wsypać i? No może sobie się nie załowała. Mamy też patyczkę. Tak wiesz, trochę. Jak na gniazdo. Trochę z jednej strony, trochę tak z tyłu, żeby miała gdzie tak łazić. Aha, żeby tak poukrywać, tak? No tak, przecież nie. Nie zrobisz takiego śmietniska tak w jednym miejscu. Dobra, to trochę na tył jej rzucę. No jasne, niech sobie dziewczyna szuka. Niech ma trochę teraz zabawy, tak samo jak my. Niech nie idzie na łatwiznę. Czuję się jak Mikołaj teraz. Jak Mikołaj? Ale Sarnecki czy? Nie, jak Mikołaj, ale święty Mikołaj. Tak ukrywam jej tutaj te gałązki. Myślałem, że mówisz o Mikołaju, tym naszym. Nie. Ale naszego możemy pozdrowić, Mikołaj. Akurat na tej giełdzie u niego nie byliśmy. Chyba nawet nie o swojego stoiska tak naprawdę. Właśnie nie widziałam. Nie zauważyliśmy w ogóle. Tym razem. Od Pro Spiders. Ale od Mikołaja się wszystko zaczęło, bo od Mikołaja kupiliśmy nasze pierwsze... Dwa ptaszniki. Tak. Właśnie Avicola Versicolor i Gramostole Rosea Red. Mhm. Która... No jest już pół roku. Jak pół roku? Rok? Więcej. Rok prawie jest. Rok. Czekaj, od marca. Od marca, od kwietnia? Jak ja się przeprowadziłam. Od marca. Później. No to prawie rok jest. Ja tamtej pory przyszło dwie wylinki i w sumie urosła milimetr. Czy bardzo milimetr. Szalony pająk, Łukasz. No, naprawdę bardzo szalony. Bardzo szalony. Ciągle jest taki różowo-czerwony. Okay. Dobra, no zobacz, jak ty to widzisz. Znaczy dałbym tych włosów jeszcze wszystko? Troszkę. No. No to w sumie dużo nie dałaś. Wiesz, jak mi ich zaświecała, to może sobie wykorzysta, a jak nie, to... Może i to fajnie się faktycznie zaaranżuje. Jak troszkę spryskamy wodą, to tak się zazieleni. On tak ożyje, ten mech, nie? Znaczy on akurat nie zazieleni nie chyba. Nie zazieleni się. On będzie taki szaro-żółty bardziej. Dobra, może coś na tył. Chcesz dawać jej? Chyba nie, nie? Nie, myślę, że starczy. Ona sama będzie dużą ozdobą tego terrarium, bo jest pięknym ptasznikiem. Przydałby ci pewnie telefon, żeby zrobić potem już takie zbliżenie, nie? No, to ja sobie tu jeszcze mogę pogrzebać. To są ostatnie chwile, bo jak już będzie ptasznik, to tylko przez szyby. Teraz widzę, że tutaj jej napchałam, a z boku też mogłam coś dodać, żeby miała trudniej wydostawać to wszystko. No, dobra. Takie urządzenie to też jest świetna zabawa, tak naprawdę. Łukasz, zginąłeś? Zostawiłem już update'owanie tego filmu. To co? Żeby też nie marnować czasu. No to teraz ja jej dam troszkę wody tutaj. No, żeby miała... Tu masz telefon. Wszystko tak jak trzeba, odpowiednią wilgotność. Tylko tu przykręć, żeby ci nie strzeliło, tak nie? Głównie po szybkach i tak dalej. Widać dobrze wszystko? Tak, widać. Może troszkę jeszcze zmienię. O, co? Czekaj,
Ja bardzo lubię moment, kiedy tryskamy wodą, bo to terrarium wtedy tak ożywa. Mhm. No nie? Takie jest jak po prawdziwym deszczu. O. Już? Mogę psikać? Tak, możesz. Jeszcze daj mi chwilkę. Mhm. Wody już poszło. I ciśnienie jest słabe. Teraz wiesz. I troszkę na te rośliny, też na tym bym chciała dać. No, no, no. Tam to trzeba tak mocniej, wiesz? No, trzeba to tutaj. W lewo, w prawo? Tak, chyba. O, tak. Dobra, i tutaj naprzód. Chyba roślinę też miały. No i dobra. Myślę, i tam się z lewej strony ma tak. Bo jeszcze? Tej wilgości faktycznie nam weszło trochę. No. O. Dobra, super. To co, Weroniku, chcesz teraz przekładać naszą... Bardzo tego chcę, Łukaszu. Ale ty przełożysz, tak? No. Ja zrobię piękne zbliżenie jeszcze. Tak wygląda terrarium już po spryskaniu. Możecie sobie podziwiać. Na żywo wygląda dużo lepiej. Jakoś tak aparat tego nie oddaje. Ale naprawdę jest mega. To jest kwestia światła, jest na pewno. Prawda. Szafce będą wyglądały lepiej. Jeszcze. Trochę bardziej uzbrojeni. Jest to może trochę śmieszne, ale jest to pająk bardziej agresywny i wolelibyśmy uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń naszego ciała. Dlatego jest to robione w misce. Niektórzy, widziałem, robili to w wannie. Tak. Niektórzy robili to w jakichś dużych, naprawdę dużych miskach. My coś takiego mamy, także jakoś ją spróbujemy tak... ostrożnie przenieść. I tak w miarę bezinwazyjnie dla niej. Chociaż już jest chyba troszkę... Mam nadzieję, że tylko nie wyskoczy poza... Nie. O, już się ustawiła bojowo. Takie w sumie ich gniazdo w tym pojemniku od początku jest. Jakby ktoś mi dom chciał zburzyć, też bym się na niego wkurzał. Tak, od tyłu właśnie. Mhm. Dobrze. Tylko się ona jest śmiała. Od razu tam poszła. A zaraz już nam po prostu siedział w przodu. Jak widzicie, takim prymitywnym sposobem bezinwazyjnie przynieśliśmy pajączka do nowego loku. A już się wspina. Jak widać, z tyłu się wspina. Będzie na to patrzeć na pewno. Pięknie. To chyba się nie może przycisnąć. Tylko i łapki widać. Mhm. Ale na pewno to jest lepsze niż ta sosierka. Dobra, także udało się. Będziemy oczywiście wracać do Was z jakimiś filmikami, kiedy już pojawi się jej gniazdo. Przy okazji pozdrawiamy Rafała S., który w sumie najczęściej komentuje nasze filmy. I tak naprawdę dziękujemy mu za to, bo bardzo często daje nam jakieś takie, czy wypomina nam jakieś takie błędy, które faktycznie robimy, a... są pomocne. A są pomocne i możemy je zawsze poprawić. To jest swego rodzaju taka motywacja dla nas. I tak jak chciałeś, widać, nagraliśmy przeniesienie stromatopelmy. Mam nadzieję, że jesteś z nas dumny. Bo jednak staraliśmy to robić jakoś tak bezpiecznie. Wcześniej mówili, żeby przykładać pająki w braflasach, no ale niestety te rali byśmy do braflasy nie włożyli.
A nic większego nie było. Więc w takim razie tym akcentem chyba zakończymy nasze nagrywanie, którym pan ma się powoli przyzwyczaić do nowego roku, które jest pięknie zaaranżowane. A dziękuję, dziękuję. Więc zostało jeszcze wam podziękować za uwagę, zaprosić was na naszego fanpage'a. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Bo jak to robi większy zasięg filmu, co pokazaliście ostatnim razem. W filmie, który nabił już 2000 wyświetleń, to jest naprawdę tylko i wyłącznie waszą zasługą, za co wam dziękujemy. I to byłoby na tyle. Także pozdrawiamy, żegnamy się ciepło i do zobaczenia w następnym filmiku. Pewnie to też będzie aranżaty, bo czeka ich kilka nas. Bo dawno ich u nas nie było. Także nazbierało się materiału. No, ale ogólnie jesteśmy zadowoleni. Także do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie, cześć. Pa.